Dobry wieczór, Pani Miko. Dobry wieczór. Jak wygląda sytuacja dzisiaj z WOŚP-em 2021? Świetnie. Wilkrzyn dał radę po raz kolejny. Co widać o tej porze, jeszcze mieszkańcy zachodzą, pytają, słyszeli, widzieli nas, chętnie nas wspierają i czekamy za rok, aż minie pandemia. Czy machanie tymi tam kujkami jest bezpieczne? Dopóki nie ma ognia, to myślę, że tak, ale chłopcy za rok dostaną kulę z ogniem.